Siemajno, kochani. Jak zwykle z nadwody, pozdrówka dla wszystkich, tym co nad wodą połamania. Co chciałem, kochani, powiedzieć? Testowałem sobie teraz, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, no co, walczyłem troszeczkę z tymi wirującymi ogonkami i co, kochani? Jest różnica. Co ja zrobiłem? Jak widzicie, o, z tej strony będzie teraz lepiej widać. Uzbroiłem ogonek do góry. Przełożyłem z dołu kotwiczkę do góry, ale też zwiększyłem kotwiczkę, zdjąłem z innego modelu troszeczkę większego, bo to jest 7-gramowy. Na 7-gramowy założyłem kotwiczkę z 14-gramowego i przełożyłem ją na wierzch, kochani. Różnica diametralna. Diametralna jest różnica, rybki już tak nie spadają, chociaż powiem szczerze, że ciężkie dni były teraz, ten weekend to już w ogóle była taka trochę porażka, znaczy porażka. Mówiło się, owszem, no ale nie było aż tak dużo tych większych okoni. Dzisiaj to już w ogóle tam sieczka taka drobna brała, zresztą w dalszej części filmu zobaczycie. No te garbate po wsi płetwy, nie wiem, znowu im czapka krzywo stoi, czy co, pogoda ta sama co wczoraj. Wczoraj ładnie gryzły, dzisiaj tylko sieczka. Dobre wieści, szczupaka, drobnego szczupaka, full wypas w dwóch jeziorach. Już zauważyłem, że jest malutkie szczupaki, tam 25-30 i tam może troszkę więcej. Drobnego szczupaka jest, czyli jest nadzieja no, na przyszłość, że będzie tego tutaj szczupłego, coś się będzie działo. A tak to co? Tak jak powiedziałem, zmieniłem kotwiczkę troszeczkę większa, bo tych modelu one są ciut przymałe. I dałem ją na wierzch. Kochani, diametralna różnica. Troszeczkę zwiększyć kotwiczkę i przełożyć ją na wierzch i naprawdę nie ma tyle spadów. A co nawet, płotka dzisiaj nawet wzięła na wirujący ogonek. Także przynęta jest niezła, bierze, ale jak ryba nie chce w ogóle brać, to i praktycznie na nią nie chce brać. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, są dni, kiedy faktycznie no, na nic nie chce brać, kompletnie na nic, bo nie tylko ja łowię, ale to wiele łodzi mówią bez zero kontaktu, nic, a na wirujące ogonki, owszem, bierze. Oczywiście też nie zawsze, ale no tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie ograniczyłem maksymalnie ilość spadów. Mam jeszcze jednego pomysła, co zrobić, żeby przyzwolić ją w jeden hak, ale zobaczę, jak to zrobię, to z wami się podzielę. A tak to mniej więcej tak to wygląda. W każdym razie w dalszej części filmu zobaczycie, no połowione są. O czym? Jeszcze spadnie od czasu do czasu ryba, ale to z każdej wędki praktycznie potrafi spaść. Także tak mniej więcej to wszystko będzie wyglądało. Dobra, kochani, na tym będę kończył. Spadam, jak widzicie, tutaj za trzcinami się schowałem. Na jeziorze mamy praktycznie sztorm. Gwizda, belka leci, ja tymi nóżkami krótkimi swoimi to przebierałem dzisiaj w lewo i w prawo, żeby pozycję utrzymać, to jakaś porażka. Także jak widzicie, tak to wszystko mniej więcej wygląda. No, zabierzemy się już teraz niedługo za sandacze, poszukam dłuższych szczupaków, chociaż nie wiem, w tym roku naprawdę ze szczupakami, żebym to tylko ja, ale naprawdę w multum ludzi porażka, totalna porażka, ze szczupolami jest naprawdę ciężko, no dobra, nie wiem co się stało, znaczy mam swoje jakieś podejrzenia, ale no nie wiem, jeszcze to wszystko obadam. Dobra, kochani, na tym będziemy kończyć. Jakby co to, pozdrawiam was wszystkich, niech moc będzie z wami i do boju, kochani, do boju, walczymy, a tych co nad wodą, jak zwykle. Siedzi, kochani, coś, ale przywalił, a to chyba mały szczupor podejrzewam. No tak, duża przynęta, o, proszę, wypiął się i do podbieraka zmiał, też nie miał gdzie. Akwarium, normalnie akwarium, no ale dobra, uciekaj gnojku. Poszedł? Poszedł. Ale i jaja. Ja tu myślałem, tu będzie jakieś huknięcie. A tu... No dobra. Kochani, następna siedzi. Co my tu mamy? Patrzcie. Kochani, płoć. Ładna płoć przygrzała ten. Na ogonkach. No tego nie wiedziałem, że płotki też będą brały na tego. Ale przywaliła. Normalnie, proszę, wzięła normalnie za pych, zaatakowała. Agresywna płotka.
Dobra, uciekaj mała, no. Poszła. Nawet płotka weźmie. Fajnie. Kochani. Co nam tu walnęło? Znowu. Akwarium. O rany. Nie dadzą koni połowić. No chodź tu. Grzbiecie mały. No to bandyta jeden. To łajza zębata. Chyba tak. Szczupa łajza, ale to jest zaliczka na szczupaka, a nie szczupak, kurczę. Co? No, do akwarium się nadaje. Widzisz? Dobra, uciekaj gnojku mały ty. Puściłem padalca. Ani? Co nam tu siedzi? Ale okonisko, kochani. Ale okonisko. Ale piękne. A skubańco ty. Tu jesteście. Grzbiety jedne. Dobra, za kochani. 33. Pokaż tego łowa. Dobra, nastrosz tak. O. Proszę, kochani. 33 cm. Jakieś liczności. No. Dobra, puszczamy go, bo zamęczy się nam. Piękny okoń. Dobra, walczymy dalej. Ogonek działa, działa. Widziałeś, Tomek? 33 okoń. Tak. Tam gdzie siedzisz, nie, tam trochę z boku, tam mi coś zeszło. Na płytkiej wodzie, ty, one siedzą bardzo głęboko. Kochani, następny, i to będzie przyzwoity okonek. Ale się wydłużył, ty, jak leszcz idzie. Ładnyś ty. No trzech dych to nie ma raczej, ale ładny. Ale wziął z opadu, wiesz? No. Znalazłem sposoba na nie, wiesz? Ile on ma? Czekaj, ja ci powiem. 25. Proszę, kochani, jak się pozuje? No, poszedł. Siedzą przy dnie, na 6-7 metrach. No, no to tak jak mówię, no. Bardzo głęboko siedzą. Opuszczam całkiem do dna i prowadzę nad dnem. O, teraz opadł dopiero. I już branie. Ja wiem, że tu jest gdzieś stok właśnie. O, i puk. Jest. Siedzi, ale mały. A, strzedka. Nie, siedzi. Siedzi, ale nie duży. Znalazłem sposoba. Ty, na wirującym ogonku wystarczy przełożyć kotwiczkę do góry, wiesz? I zmienia się diametralnie. Cały czas opada. Na 7-gramowej łowie.
O, już branie. A, no mówił, że będzie. Siedzi. Siedzi ładny tych, co? Następny. Przyzwoity. Nie jest aż tak wielki, myślałem, że będzie większy, leży głęboko. 21, 2 ma, może więcej nie. Dobra, uciekaj gnojku małe. To małe cwaniaczki się w garbatę pochowały. Mówiłem, że znajdę sposoba na nich. I mam. O, głęboko. Wziął. O, skubany. No ty skubańcu mały. No, jak przyzwoity kochanie. Ale tłusie, ty garbaty cwaniaczku. O proszę, wypiął mi się tutaj. Ale dobra. Gdybym go podebrał, to by było. Ale dobra, nic się nie stało. Walczymy dalej, kochani. Ale jaki ładny garbaty cwaniaczek. A po wsi płetwy jedzie. Kochani, ale takie... Tych pistoletów ja ich praktycznie nie filmuję. Teraz pokazałem tylko pod powierzchnią praktycznie wziął, ale chyba aż z dnia wylazł. A sieczki to ja naprawdę dzisiaj nie policzę, także ja nie filmuję tego, ale no tych drobnych okoni to wszędzie, na dużych głębokościach, na mniejszych, wszędzie atakują. Poszedł gnojek mały garbaty.